Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód w Battle Brothers. Tak więc ostatnio mieliśmy ciekawą i ciężką bitwę, gdzie prawie nie straciliśmy naszego sierżanta. Nie wiem, czy nie powinniśmy poszukać nowego, bo kolega naprawdę jest już w ciężkim stanie i to naprawdę w ciężkim stanie, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Kolejna rzecz. Mamy tutaj potencjalną bitwę. I myślę, że warto by było ich dobić. Też nie mamy i tak gdzie wrzucić łupów specjalnie. Okej. Czyli co byśmy mogli zrobić? No tutaj mamy niezłe stosunki z większością miast. No my pracujemy tak naprawdę dla tego rodu, no ale nie wykonujemy zadań ostatnio, więc trochę są obrażeni. Nasi w sumie nie są w złym stanie. Powinni bez większych trudności tutaj tą bitwę wygrać. Nie ma tutaj Swordmastera, czyli raczej nie mają z nami szans. Myślę, że warto. Jeszcze w lesie, czyli jak będą nas iść, to jeszcze ich wystrzelamy. Czy czasami ciężko trafi? Dobra, niech trochę podejdą bliżej, nie ma się co wyrywać. Dobra. Jest fajny. Każda bitwa jest tak inna, zawsze mi się to podoba, że zawsze trzeba kombinować, jak wykorzystać teren i tak dalej. Ty jesteś typowo defensywny, nawet nie wiem, czy cię potrzebujemy, tak szczerze mówiąc, w naszym buildzie kompanii. O, ładnie, żeśmy łucznika skasowali. I w sumie można tak spróbować go. O, kiepska penetracja. A może Kuszynk się lepiej spisze. Poszło w tarczę. I z drugiej strony to samo. No niestety, chociaż z tarczą nie jest idealnym celem dla Kusznika, to się przyczajmy. Raczej nie dojdą w tą turę, więc na spokojnie. Czekamy na ich ruch. Lepiej poszło, już jest zmiękczony. O, i tu się wystawił praktycznie na strzała jeden i drugi. Ale chyba nie będziemy kombinować z tym ciosem. Zresztą ten nasz człowiek jest dość mocno kiepski, po prostu kiepski. A, bo oni tu w krzakach siedzą. Dobra. Miecznik na miecznika. No, dobrze się broni. Nikt się nie może przebić. No to dlatego tutaj musimy... też się nie udało. Ale do tyłu strzał. Kurde, ile zmarnowanych strzałów. Czekaj, zobaczymy, co dupek zrobi. Oj, to są nasi najlepsi zawodnicy tutaj. To oni robią kille, tak szczerze mówiąc. Cała reszta to trzyma front. To bym się troszkę obawiał, no ale musimy zaryzykować. Nie starczy. Dobra, poczekajmy. Najwyżej się wyrotujemy później. Pięknie. O, kolega ma już dość. Tak ostro dość.
Nie, tutaj żeśmy jakiegoś cwaniaczka namierzyli. Dostał przy okazji. Ach, i padł w ogniu. Dobra, kolego, z tasakiem go dobijesz tutaj. Miecznik się popisał. Tu już nic innego nie nam nie zostaje, jak go dźgać. Dobra, i tak nie mamy już możliwości nic działać. Uciek. No, kusznik odważny. Myślałem, że będzie uciekał już z tej sytuacji. A tutaj próbuję walczyć do końca. Tak się kończy. No, aż to mnie potrafi go dobić. No trudno. To zwykły piechur. Myślałem, że jakiś taki bardziej zacny piechur. Nie. Teraz tam się ciężko dopchać do niego po prostu. No, koń właśnie. No i teraz pomyślmy, co gdzie podmienić, bo... No. Na pewno te bilhuki są... coś warte, nawet uszkodzone. To jest sporo warte, z tego co pamiętam. Weźmy sobie narzędzia. To jest dość mocno obite, natomiast za 8 nie pójdzie. Kurde, no nie wiem co tu, znaczy... Na pewno weźmiemy to, to... Miecz. Hatchety też są takie dosyć, jeszcze tutaj w dobrym stanie, to może niech zostanie. To na pewno jest lepsze. To jest w lepszym stanie. Dobra, nie kombinujmy. Tu chodziło głównie o doświadczenie. No i wracamy. Czy ktoś awansował po tej bitwie? A, nasz chłopek. Chłopek defensywny, który na pewno dostanie te dwie rzeczy. Ale ani defensywy nie dostał specjalnie. A dla defensywnego inicjatywa jest mocno dyskusyjna. Trochę morale możemy mu podnieść.
No i on, dobra, będzie miał tony życia, to będzie taki tank hapowy. Tu jest nasza hybrydka. Korzycie czy wytrzymałość? Chyba życie, generalnie jakoś tam się tak nie męczy strasznie. I dajmy mu nimble, żeby za łatwo nie obrywał i nie ginął. No, w sumie ci kusznicy nie są źli, ten łucznik jest najsłabszy chyba z nich. No i tu mamy ładny klasyk. Ten pan może być mocny, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. I oczywiście, że ja mógł cięższe zbroje nosić w przyszłości. Bo będzie, myślę, że tarczownikiem z mieczem, tak jak jest w tej chwili. Wydaje się dość wytrzymały. Wpadli na barbarzyńcy. Czy my z tym możemy w ogóle wygrać? To się nazywa pytanie. No mają Unholda. Jest ich mniej zdecydowanie od nas, no ale troszkę się martwię tym Unholdem, co my z nim zrobimy. Bo samych barbarzyńców to pokonamy, to nie jest jakiś tam wielki wyczyn. Tylko znów nie będzie co zrobić z łupami, gdzie je wsadzić. Gdzie jest Beastmaster? Nie ma? A nie, gdzieś musi być z tyłu, po prostu go nie widzimy. To niedobrze. Ale okej, raz się żyje. Oczywiście Unhold będzie największym problemem. Barbarzyńcy wyglądają na miętkich. Jest faniak. W razie poczekajmy. Ja bym sobie w niego chętnie strzelił, ale... też poczekajmy sobie, zrobimy później miejsce, żeby się za niego zabrać. Tarcza w górę. Nie, co ja? Wow. Dobra, zobaczymy, czy to go trochę chociaż powstrzyma. No i zaczynamy czyszczenie. Dość nikła szansa, żeby go trafić, niestety, z jakiegoś powodu. Ja chcę tam wleść. Powiem szczerze, nie chcę tam wleść. A, pechowo. Mogło nie być dobry pomysł, bo nie możemy go trafić, aż jest miękki. Dużo życia traci po każdym strzale. Wbił się w nas jak kardy na miękkie.
Kurde, dupku, masz dręczności. Uż, kurde. Co to za barzyńcy? Jesteś na sterydach. Spróbujmy ostrzał z bliska. No tu zginiemy raczej, bo nie widzę szans na to, żeby ich załatwić. To mnie martwi. Tu spróbujemy... Ach, mało skutecznie to poszło. To strasznie brzydko przegrywamy. I trochę nie mam pomysłu, jak to zmienić, tak wam powiem. Dobra, pozbyliśmy się cwaniaka. Mamy już więcej ciosów. W teorii to jest czysty strzał, ale tylko w teorii, no właśnie. No. Trochę dostał, zawsze pomoże. Pechowo. Trochę nie widzę, jak my to... Czyli wygrać to pana wygramy, ale znowu będą straty okropne. Ten ma życia 20. Mógłbym go trochę wyrotować w sumie. To może pomoże mu, bo nie chcę go stracić. Nie wyszło nic z tego, co byśmy chcieli. No dobra, ten dostał. A nie ma sensu, ale sobie poczekajmy. Ja nie wiem, jakim tu to moje tak trafiają. Ten panikuje. To weszło dobrze. Zawsze mi przeszkadza.
ten jest problemem. Ale przynajmniej się złożył w ogniu. Tu się wyrotujemy. Może się przydać taka sytuacja. I go przez łeb z góry. Możemy oddać strzał, tylko pytanie w co? Gunholda by trzeba było spanikować. Bo inaczej to nie przejdzie. Kurde, barbarzyńcy żeśmy brzydko spudłowali. Czyli tu się nie chcę podstawić. W ogóle na niego nie podziałało. I bicie Unholda jest tyle problematyczne, że on się nie, powiedzmy, nie zdechnie, on miał tylko rany, ale on się zregeneruje. Jeżeli nie planujemy go bić z pełną mocą wszystkim, to trochę strata czasu. No, okej, okay. Czyli teraz będziemy się do niego powoli chyba jakoś szykować. Tu więcej nic nie wymyślimy. Tego dupka. O, zacznę panikować. O, żebra nam połamał. Trochę liczyłem, że będzie bezstronny po stracie mastera i że będzie atakował zarówno nas, jak i barbarzyńców, ale widać, jest dobrze udomowiony. I nie robi gnoju. No nic, szkoda. Trzeba liczyć teraz, że dziad spanikuje. Krwawiące obrażenia, pięknie. I tak go nie uderzysz przed tamtym, czyli... Tak. No, i teraz co zrobi dupek? Ja, stosunkowo niewiele. Powiem szczerze, że się spodziewałem większych tych problemów. Pies mi tu przeszkadza, kurde, no. Kolego, się nie narażaj. A, jest coś tam gryzie tego dupka. Nie można się
rotować. Właśnie dlatego brak rotacji jest takim problematycznym. No pies niestety się nie odsunie, jest tępe bydle. Więcej krwawiących ran. Może padnie. Jak to się uda zrobić bez strat, to będę naprawdę z siebie dumny. Ale nie ma co mówić hop, bo to jeszcze zawsze można mieć pecha na końcu, że kogoś brzydko walnie. Ojej. Łucznik niby niewiele robi, a ten overwhelming sam z siebie też uważam, że jest cenny. Jej się udało. Znów pytanie teraz, co brać? Weźmy to na pewno. Kasę. Te ciężkie młoty są sporo warte, z tego co pamiętam. Ale dalej, szkoda, że nie można, powiedzmy, na jeden punkt wrzucić na przykład różnych rodzajów żywności. Myślę, będzie więcej warte w ten sposób. Dobra. Ale naprawdę musimy po pierwsze odpocząć, a po drugie wrócić gdzieś, gdzie można pohandlować, bo... O nie, kolejni barbarzyńcy. A ci, na których wpadliśmy, to jacyś tacy byli barbarzyńcy na sterydach. Potrzebuję dużego, bogatego miasta, same wiochy. Nic tu ciekawego nie ma. Wiocha, no to tak się wydaje troszkę większe, ale... Dobra, sprzedamy tu, nie będziemy kombinować. Wiochą zalatuje, ale... Okej. Tego nie ma co trzymać, tak szczerze mówiąc. Tak tego nie będę używał, więc... Takie trzymanie... O, 200. Być może się gdzieś przyda. Nie pamiętam jeszcze, jakie mamy czapki, tak generalnie. O, miałem rację, że te mieczyki są sporo warte. My wyprz. Tego jest dużo. Naprawiliśmy to kiedyś, to niech leży. W sumie tarcze się przydadzą, bo nam porozbijali. Właśnie. I mamy, tu mamy 140, tu ten 200, chyba większość mamy tych 200 na wszystkich walczących w pierwszej linii. Czyli tobie zmienimy na to, co ma reszta. Mówię, pójdziesz do rezerwy, ty też pójdziesz do rezerwy, bo jesteście tak obici, że tu... Strach się bać.
ten dalej nie doszedł do siebie, ale no, życie. I teraz tarcze, tylko nie są już nasze ładne herbowe, no ale trudno. A właśnie tarcze warto trzymać, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie dzień, że ktoś coś rozwali i jest problem. No, ceny są z kosmosu. Dobra, jedną kuszę sprzedam, jedną będę trzymał, bo chciałbym mieć jeszcze jednego potencjalnie kusznika być może. Chyba wszyscy już mają 150 lub więcej, dobrze. Czyli ten temat też jest na razie taki, powiedzmy, częściowo rozwiązany. Leczenie byłoby drogie, chociaż jego być może, zanim on życie zregeneruje, to wieki miną. Chciałbym jakieś zlecenia na transport, ale pewno oczywiście takiego nie dostaniemy. Obknechty, dobra, te pająki, to można z takim niepełnym składem robić. Mam nadzieję, że to je tropię. Tak, 19 na bagnie. I pewno jeszcze będą bonusy. A niedobrze. Zewsząd nas obleźli. Ale bagno będzie im utrudniało życie. Właśnie nie pamiętam, czy ten miał mieć tarczę 1, czy to dobrze, że jest właśnie z Morgensternem w łapie. Dużo was obrodziło w pajączki. A, też są dosyć miętkie. To trzeba trafić jeszcze. Gdzie by się wsparcie przydało? Chyba najbardziej tu, bo tam ich lezie naprawdę brzydka ilość. Tam sobie koledzy powinni poradzić. I tu zróbmy w ten sposób, bo może być w drugiej linii sobie wybijać. A tu się może teraz gorąco zrobić, dlatego ściągam nowych. Szybciej się, kurde, wylęgają, niż my je bijemy. Ło, przedar się. Tu niewielki masz wybór.
dwa mniej, czyli na pewno morale im troszkę spadnie. Ładnie. I wyplącz kolegę, jeśli zdołasz. Jak zdołałeś. Dobra, możemy tak zrobić. Teraz tam się robi gorąco. Oj, trucizna pierwsza poszła. Któryś ranny, ten dobrze. Leć na pomoc na wszelki wypadek. Tarcza w górę i któregoś by wypadało dziabnąć. Szczęście nie dopisuje. To było ładnie. Kurde, a nas tu obgryzły. O, nawet się udało coś trafić. Jego trzeba wyrotować, czyli najpierw musimy go odplątać. Go tam zeżrzą te pająki. Dajmy tak, tam powiem paść. Ach. No, tego już tutaj
Ogarnęliśmy w miarę. Niedobrze, nie mamy rotacji, bardzo niedobrze. I nie mamy też siły na to, żeby podnieść tarczę. A to może oznaczać śmierć następnej turze. Kurde, no. Liczyłem, że go wyciągnę stamtąd. Ale niestety chyba plan się nie uda. Dokładnie. No tu nie mam co z nimi zrobić. No tego ma... O kurde, schował za przeszkodą terenową. To chyba jego spróbujmy. Dobra. Skaranie boskie z tą siecią. Mógłbym spróbować go wyciągnąć. Nie mogę go wyciągnąć, kurde, bo jest oplątany. Dobra, zróbmy tak. Ładniu się dostał. Ach, liczyłem, że go skończy. Kolejny jest obity. To miało być dwugwiazdkowe zadanie. No jest cięższe niż niektóre trzygwiazdkowe. Możesz się zająć tylko wyplątywaniem ludzi i trzymaniem z daleka od pająków. Dobra. A, zmęczenie nas zjada.
No kolego. Pięknie. No tu nic nie poradzę tego pająka. No, chyba jest odwrót. Elegancko. Skąd każdy tutaj jest za konarem schowany. Też są zmęczeni od tego łażenia po bagnie. Nie ukrywajmy. Dobra. Obyś zdech. Tak, już mają dosyć pająki, no ale te to są tutaj w walce, to będą walczyć do końca niestety. Trafił dupka, tak. O, przeżył. Jakoś się udało. Uff. Ludzie. Ostatnio my co jedną walkę to większa walka o życie. Szczerze. No, to jeszcze ma dużo do rozwoju. Na razie byśmy mu dali dodża, bo no, jeżeli ma być lekki, sprawny, no to jest niezbędne. Dajmy mu życie. No atak ma kiepski, czyli musi mieć trochę wyższy, no i chyba zręczność. Tu liczę na piątki, że czasem wpadną jeszcze. Okej. Tu na pewno w ten sposób. I tylko teraz pytanie. Czy zręczność, czy atak? Ale chyba atak. To będzie taki naprawdę ciężki tank. Tak go przynajmniej widzę. Dobrze. Oczywiście jak dożyje, zdejmijmy go z pola na wszelki wypadek. Kuszniki se radzą, tutaj jest dobrze. Idziemy odebrać nagrodę. O. Chyba na razie sobie pójdziemy trochę na południe. Zobaczyć, co tam słychać. Przy okazji możemy zwiedzić troszkę Terry Incognity. Miejmy nadzieję, że nie wpadniemy na nic. O! Wszyscy zadowoleni.
może jakąś nową zbroję sobie gdzieś tam kupimy. Kolejną ciężką. To by było coś. Coś żyje. Tutaj już wiemy, że tego nie chcemy. Bo, no mówię, to by był endgame dla nas. Robimy troszkę zwiadu, być może na przyszłość będziemy wiedzieli coś ciekawego tu jest. Ale chyba to nic nie ma na tych bagnach. Głównie dajemy czas naszym ludziom, żeby po prostu wyzdrowieli. To jest dość duże miasto, możemy tam się udać. No chyba, że w ogóle do Arabów wrócimy. Już mocno rozciągnięta ta mapa jest, widzę. Nie, zdecydowanie weźmiemy to, żeby się nie ruszali w pierwszej turze. Najchętniej bym zawsze to brał, to jest najmniej szkodliwy opcja, jaką do tej pory tu widziałem. Pozostałe to... No może podczas, powiedzmy, outbreaku nieumarłych albo zielonoskórych, to ten bonus może być przydatny. Jak tu... O! Kolega doszedł do siebie, prawda? Jego dojście do siebie to znaczy dalej jest ledwo żywy, no ale on już będzie tak zawsze wyglądał. Czyli zróbmy w ten sposób. Jak już tu jesteśmy, to jeszcze jedna bitwa na dzisiaj. I pewno na tym będziemy kończyć ten odcinek. 15 banditen. Dobrze, niech wyłażą. Tak, przecież nie możemy nic zrobić w pierwszej rundzie, więc... A, dostał. Kolego, tu żeś się podstawił. No właśnie, dobry kusznik jest naprawdę dobry, tylko to trzeba to najpierw wylewelować. I chociaż w pierwszej linii jak jest przeciętny, to i tak tam swoje robi, ale w przypadku kusznika to już tak nie wygląda. Jak nie ma naprawdę tam z 80 celności, to jest do dupy. Dobra, czekamy. Mamy póki co przewagę, uważam. Myśmy ich dwa razy trafili. O, się to psuje. No dobra. Ruszmy się lekko do przodu. Zobaczymy, czy wyrażą chęci się zmierzenia z nami. Tak, zdecydowanie tak. Nie wiem, czy wszyscy. Ten kołek na wejściu jest... Uuu, ty dupku. Dobra. A,
bo niech on jest z przodu, żeby jakby co brał ostrzał na klatę. Idziemy go zblokować, żeby nie rzucał. Trzeba pomyśleć, żeby się nie dać gdzieś okrążyć przypadkiem. No bo ty jesteś ciężko zbrojny, powinien sobie dać radę. No i teraz się to ładnie stawił po prostu. Dał się ubić na życzenie praktycznie. Tu jest dosyć niebezpiecznie tak strzelać. Podejdźmy. I myślę, że to jest dobry cel. Tak jest. O dziadka to się boję, że zaraz go ktoś ustrzeli. Bo on jest w takim stanie, że dobre KO kuszy i po prostu go nie można już uratować. Tu byśmy nie mieli możliwości uderzyć, to załatwmy tego. I spójrzcie. Też taki trochę obity jest, i to się nie wyrywa w pierwszym szeregu. Wyczuli go, dobra, tego trzeba wycofać, bo już go... i dziadka też wyczuli. No, ale tutaj będzie rzeź. Tutaj się wystawił. Dobra. O, jesteśmy już od dołu tego cholernego słupka, więc możemy podziałać. Słup. I powstrzyma. Tu mnie korci, żeby już się zająć kolegami w drugim szeregu. No ty musisz walczyć, nie po to cię mam, żebyś nie walczył. Jak zginiesz, to trudno, no. Każdy kiedyś ginie. Lepiej by się było tu ustawić. A ty się wycofaj, nie masz pancerza i masz poniżej 40 życia. Ma dość. Myślę, że teraz możemy sobie właśnie pozwolić, żeby tu wpaść między nich. I zrobić tam rzeźnię. Padnij wreszcie. Prawie są nieźli. Bronią się przy tragicznej sytuacji, nie ukrywajmy.
To mogę za dużo swoje. O, tu jest tak w miarę. Nic nie trafiliśmy, koniec końców. A, zebrał się jeszcze. Na własne nieszczęście. Dobra, przebij się przez nich. Z tych czterech łuczników ma. Na szczęście kiepskich. Gdyby byli dobrzy, to byśmy mieli przechlapane. Padł. Ja się sprytnie ustawił za tym piękiem, nie powiem. Jaki dowódca był. Ciekawe. Czy, nie, już nie starczy ruchu. To idźmy tutaj ich poobijać. I pięknie. Tam akurat ich przyblokowali. Dobra. Znaczy zwieją zanim ich ubijemy. O, ten też już tak, już stwierdzili, że nie ma co tu walczyć, ginąć. Poza zasięgiem, to nawet nie ma co go gonić. Tu powinniśmy mieć killa, dokładnie. A tu ich zblokujemy, czyli nie będą mieli już jak uciec specjalnie. Zawsze dodatkowe doświadczenie. Szkoda, żeby uciekli, jak mieli. Możemy ich przyłapać bezproblemowo. Jeden jest już poza zasięgiem. O, sporo łupów jest. Jestem zadowolony z tej operacji. I lećmy dalej do tego dużego miasta. Bryganci chyba chcieli wrócić do swojej dawnej bazy, ale już nie mają do czego wracać. Czyli dwór mnie. Nie. O, i tu jest lepsza cena na wszystko. No, poza kupowaniem narzędzi. Dwusetkę zostawimy. O, Fighting Spear. Nie wiem, czy mamy Fighting Speara. Zaraz sprawdzę, co mamy na naszym koledze. Dobra. Jakby co, to i tak gdzieś będziemy mogli kupić albo znaleźć, zakładam. Ale tu jeszcze jest ładny pieniądz do zgarnięcia. Tak, mamy Fighting Speara. Wszyscy, kurde, znów poobijani.
To mi się podoba. To mi się podoba. Jak ty tu jesteś zbudowany na razie? Nie wiem. Na pewno chcę Battleforge'a na tobie. 70, dobrze. Sporo życia, czy... Jeszcze jeden level, czyli tak setkę przekroczy. Weźmy trochę więcej morale, żeby nie miał niskiego i weźmy trochę obrony. O, to jest naprawdę mocny zawodnik. Ci dwaj, czyli ten ma kiepski atak, ale ma bonus do ataku. Tak naprawdę zastanawiam się, czy nie powinien mieć tego krótkiej wersji Hammera, żeby naprawdę walić po głowie, no ale z drugiej strony tym wali na dłuższą odległość, więc to ma swoje plusy. Nie narzekam. I zobaczmy tutaj. O, to jest wybór, po prostu. Stawmy im kolejkę. Niech się napiją za te wszystkie walki, które stoczyli. Może rzucimy okiem na ludzi. Dawno nikogo nie sprawdzaliśmy. Biczownik. Prawie za darmo. Moi drodzy. Ale te 50 to trochę mało. Czyli ma strasznie małe te staty bazowe. Ma dużo gwiazdek, ale... Kurde, nawet jakby 4, to by do 80 ledwo dobił. Chociaż... Do 8, w sumie nie najgorsza wytrzymałość. Przetestujmy go z ciekawości, jakby się czuł w zbroi, czyli w sensie jakie miałby parametry. No, nie jest już tak dobrze. Na ile bierze? Prawie darmowy, więc na razie można by go było na próbę zostawić i zobaczyć, co z niego będzie. No, mówię, dużo zależy, jak mu się role wykręcą, bo no, gwiazdki ma fajne, ale czy się będą dobrze wykręcały, to cholera wie. I jeszcze w sumie... No, ten Militiaman nasz jest niezły, więc... Może sprawmy sobie, albo sprawdźmy obydwu, zobaczymy, który jest lepszy. No trochę pieniędzy mamy, możemy... Nie, ten zdecydowanie jest gorszy, ma tak rozłożone te statystyki, że nie podoba to mnie się. No i zobaczmy Militiamena. To jest dobre. Kurde. Czyli kolejny lekko zbrojny. Dużą ilością gwiazdek. No. 57, no. Ale bez gwiazdek, czyli ten go bym nawet przegonił. Takich porównajmy na goło. Na milicję jest słaby. Ma gwiazdki w gorszych miejscach. Znaczy, no, lekko zbrojnego jak najbardziej. I z tym to by było fajne. Ale już tych lekko zbrojnych mamy dosyć, więc takich nie szukamy. No, biczownika jeszcze nie mamy w naszych szeregach, więc lubię mieć urozmaicenie, żeby mieć różne profesje. I mamy naprawdę bardzo
zróżnicowaną ekipę, jak widzicie. Każdy od czegoś innego. No i nie wiem, zobaczymy jeszcze, co on będzie robił, jaką bronią będzie władał, ale będziemy go tam powoli rozwijać, tym bardziej, że nasi ludzie ciągle poobijani, ciągle wymagają odpoczynku. No nic. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia. O, tutaj widzę ktoś ambitnie, a jeszcze zobaczmy, jak się to skończy, czy rozniosą te lindwurmy, czy nie. Tak, bo idzie wsparcie. Nie, przyczajmy się, kurde, zobaczmy, jak to się skończy. Bo tu widzę, wszyscy ze wszystkimi się leją. A my sobie po prostu robimy za obserwatorów. Okej, zjechali te lindwurmy i barbarzyńców też, ale ciężka bitwa musiała być. No dobra, na tym kończymy. W sumie mogłem się dołączyć w pewnym momencie, może byśmy coś ukradli cichaczem. Ale no już, co się stało, to się nie odstanie. Pozdrawiam i do zobaczenia.